Cześć, Michał z grill360.pl. Często klienci zastanawiają się, który z tych dwóch modeli grilli gazowych wybrać. Prezentowany model S470 Summit czy Genesis S330. Każdy z Was, patrząc na dane techniczne grilla, zwraca najpierw uwagę na powierzchnię grillową. I w obu tych modelach powierzchnia jest taka sama. Już na pierwszy rzut oka widać, że grille znacznie się od siebie różnią wielkością, wyposażeniem. I właśnie zaraz odpowiemy na pytanie, dlaczego za tę samą powierzchnię rusztu powinniśmy zapłacić dwa razy więcej. Już na pierwszy rzut oka widać, że w Summicie mamy w zestawie rożno plus silnik, który jest bardzo fajnie chowany w półkę boczną. W Genesisie jest to do kupienia jako opcja, ale zawsze musimy ten silnik gdzieś z boku chować. W Summicie mamy również wbudowany palnik rożna na podczerwień. Idealne rozwiązanie, jeżeli chcemy grillować całości kurczaki czy jakieś większe kawałki udźca. Nawet jak już dokupimy sobie rożno do któregokolwiek z modeli grilli, nie bardzo wiadomo, co z nim później robić, tak? Gdzie go chować, gdzie trzymać taki długi pręt i tak dalej. W Summicie mamy to bardzo fajnie rozwiązane. Wszystko jest chowane w środku w grillu. Ogólnie cała konstrukcja pokrywy jest zupełnie inna niż w Genesisie. Dużo lepiej trzyma temperaturę, szybciej się nagrzewa. Summit jest grillem wyposażonym w 4 palniki główne plus palnik Sear Station. W Genesisie mamy 3 palniki i palnik Sear Station, czyli już automatycznie grill jest słabszy. Dla mnie najfajniejszym elementem tego grilla jest budowana wędzarka, dzięki czemu nie musimy używać żadnych innych dodatkowych akcesoriów, substytutów, aby na grillu gazowym wędzić. Kolejnym elementem, który różni te dwa grille, jest system rozpalania. W Summicie mamy rewelacyjny system rozpalania palników Snapjet. Każdy palnik osobno ma swój iskrownik, plus dodatkowo palniki są podświetlane. Grill również w zestawie posiada lampkę Grill Out do oświetlania rusztu wieczorową porą. No i patrząc na te grille od strony wizualnej, zdecydowanie widać między nimi różnicę, przede wszystkim w samych całościowych gabarytach. Oba te grille są naprawdę rewelacyjne. Myślę, że i jeden, i drugi spełni Wasze oczekiwania. Pytanie tylko, jakie te oczekiwania są i jak bardzo chcecie się rozwijać kulinarnie na przyszłość. Sprzęt ten kupujecie przynajmniej na 10 lat. Jeżeli kiedykolwiek będziecie go wymieniać, to prawdopodobnie Genesisa wymienicie na Summita, a Summita na nowego Summita. Jesteś zainteresowany grillem gazowym, węglowym, a może elektrycznym i nie bardzo wiesz, jaki sprzęt będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni? Jestem ekspertem w temacie grilli i jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, jaki sprzęt będzie dla Ciebie odpowiedni, zapraszam do kontaktu. Michał Dobosz.